Fotografowanie można zdefiniować na mnóstwo sposobów. Można myśleć o nim jako o zapisywaniu obrazów, miejsc, które odwiedzamy, albo portretów ludzi, których znamy lub chcemy pokazać ich twarze lub zachowania. Fotografię można rozumieć jako rejestrowanie pejzaży lub budowli, dokumentację zdarzeń i tym podobne. Wreszcie można skupić się wyłącznie na aspektach technicznych, myśląc o fotografii jako znajomości zasad działania aparatu i obiektywów. Zapewne każdy z Was miał bądź ma w domu aparat fotograficzny. Każdy z nich działa na tej samej zasadzie – uwiecznia momenty. Aby jednak dobrze zrozumieć dziedzinę fotografii, należy zapoznać się z podstawową terminologią z jej zakresu. Czułość ISO to parametr, który określa wrażliwość filmu fotograficznego lub matrycy na światło. Ten parametr odpowiada za prawidłową ekspozycję zdjęcia, to jest jego prawidłowe naświetlenie. W czasach fotografii analogowej jedyną możliwością modyfikacji parametru ISO był wybór i montaż odpowiedniego filmu. Obecnie można ją modyfikować z poziomu ustawień aparatu. Najprościej ujmując, przy niskich czułościach ISO do poprawnej ekspozycji potrzebna jest większa ilość światła. Przy wyższych czułościach potrzeba go znacznie mniej. Przesłona to regulowany otwór w obiektywie, który odpowiada za to, ile światła zostanie dostarczone do matrycy Twojego aparatu podczas wykonywania zdjęcia. Pracę przysłony można porównać do otwieranej i zamykanej okiennicy, od której zależy, ile światła wpada do pomieszczenia. Przysłona składa się z elementów zwanych listkami. Do określenia stopnia otwarcia tej okiennicy wykorzystuje się wartość przysłony zapisywaną pod postacią symbolu F. Im większa wartość przysłony, tym mniejszy jest otwór, przez który światło wpada do aparatu i odwrotnie. O czym to ja miałem dzisiaj gadać? Ej? Nie. Tak. Dziś ostatnia rzecz z tych trzech podstawowych, które wpływają na ekspozycję. Jak pamiętacie, ten trójkącik, migawka jest raz, ISO jest 2, przesłona jest 3. Dziś zajmujemy się ostatnim punktem, czyli przesłoną. Przesłona to jest tym razem coś, co się znajduje w obiektywie, a nie w korpusie aparatu. Dlatego mam tutaj taki mały pomocnik na dzisiaj. Czym jest ogólnie przesłona? To jest ten element, który otwiera się lub zamyka w obiektywie, żeby wpuścić mniej lub więcej światła do matrycy. To powoduje z kolei, że obraz jest jaśniejszy albo ciemniejszy i tutaj możemy wtedy poprzez to regulować pozostałe parametry w zależności od tego, na czym nam zależy w danym zdjęciu. I właśnie, tu przechodzimy do efektu, który jest bardzo pożądany na zdjęciach, czyli charakterystyczne rozmycie tła. W jaki sposób je osiągnąć? Jeżeli mamy na maksa otwarty obiektyw i mamy w dodatku obiektyw, który jest stosunkowo jasny, do tego zaraz przejdę, zdjęcie będzie wyostrzone tylko w punkcie, w który sobie wybierzemy. Im bliżej do aparatu i im dalej za obiekt, który ostrzymy, tym obraz będzie bardziej niewyraźny. Jeżeli mamy obiektyw ciemniejszy lub przymkniemy nieco przesłonę, ta ostrość pojawi się już nie tylko na obiekcie, na który wyostrzyliśmy, ale też troszeczkę bliżej do aparatu i również nieco dalej za tym obiektem. Ale w jaki sposób określa się ten parametr? W obiektywach do fotografii jest to określane jako F łamane na coś. I znowu, ta liczba im jest mniejsza, tym obiektyw jest jaśniejszy, tym bardziej to szkiełko jest jakby otwarte na matrycę. Czyli tak jak w tym przypadku, na przykład dysponuję obiektywem, który ma jasność 1,8. Im bardziej będziemy zmniejszać ten otwór, tym ta liczba robi się coraz większa. Ten obiektyw, jak i przypuszczam większość Waszych obiektywów, będzie miała możliwość przymknięcia przesłony do liczby 22. To już jest całkiem mały otwór. Do tego jest potrzebny dłuższy czas naświetlania, wiadomo, lub też większe ISO. Ale o tym już wcześniej też wspominałem. Może się zdarzyć, że trafimy na obiektyw, który zamiast F będzie miał literkę T. I co to oznacza? To jest tak naprawdę określenie, ile dokładnie światła przechodzi przez obiektyw. Jak zapewne pamiętacie ze szkoły, każdy przedmiot, nieważne jak przejrzysty by był, zawsze pochłonie odrobinę światła. Nie inaczej jest z soczewkami w obiektywach. Dlatego parametr T jest dużo dokładniejszy, bo mierzy, ile dokładnie tego światła przechodzi, jak już wspomniałem, od parametru F, który jest stosunkiem ogniskowej obiektywu do średnicy soczewki. Ale uznajmy to jako ciekawostkę, bo najczęściej jednak spotyka się ten parametr F. A na co jeszcze wpływa przesłona w obiektywie? Na charakterystyczne świetliki. Kształt tego efektu jest uzależniony od ilości listków zastosowanych w
przesłonie. Jeżeli obiektyw ma tych listków mniej, bokeh będzie wyglądało w ten sposób. Jeżeli ma więcej, w taki. Czyli w tym wypadku jest nieco bardziej okrągły. Jako kolejną ciekawostkę na koniec już dodam, że można stworzyć swój własny kształt tego efektu, o którym mówiłem przed chwilą. Trzeba tylko wyciąć z czarnej tektury okrąg, który będzie pasował do naszego obiektywu wielkością. I w tym na środku wyciąć dowolny kształt, który sobie wybierzemy, na przykład serce. I wtedy bokeh będzie wyglądało tak. I w tym triku tak naprawdę jesteśmy ograniczeni tylko i wyłącznie swoją wyobraźnią. To wszystko na dziś. Jak zwykle wiecie, co z tym robić. Ja się z wami żegnam. Dziękuję za uwagę. Blenda to inaczej ekran odblaskowy. Dzięki niej fotograf jest w stanie skierować światło na fotografowany obiekt. Działanie blendy można porównać do lusterka, które wykorzystujemy w celu doświetlenia wybranych elementów kadru. To niesamowicie przydatne narzędzie. Szczerze mówiąc, nic nie stoi na przeszkodzie, abyś wykonał je samodzielnie. Do odbijania światła mogą posłużyć Ci na przykład lustra, papier, styropian lub folia. Czas naświetlania to kolejne ustawienie aparatu, które musi opanować każdy fotograf. Pod tym terminem kryje się czas otwarcia migawki w aparacie. Im dłużej migawka jest otwarta, tym więcej światła w dłuższym czasie dociera do matrycy Twojego aparatu. Ogniskowa. Rozszyfrowanie tego terminu może stanowić problem dla każdej osoby, która dopiero rozpoczyna swoją przygodę z fotografią. Ogniskowa obiektywu odpowiada za kąt widzenia aparatu, odwzorowanie perspektywy oraz wizualne przybliżenie w stosunku do tego, co widzimy gołym okiem. Ogniskowa obiektywu to wartość bezwzględna, podawana w milimetrach. Mimo tego, że zdjęcie może zrobić tak naprawdę każdy, nie jest łatwo znaleźć specjalistę w tej dziedzinie. Ciągła praca nad szlifowaniem tej umiejętności pozwoli Ci z czasem osiągnąć zawód, który przyniesie Ci dużo satysfakcji. Jednym z miejsc, w którym będziecie mogli zacząć pracę po zgłębieniu tajników fotografii, jest studio fotograficzne. Standardowe usługi świadczone przez fotografów w takich punktach to wykonywanie zdjęć do dokumentów, organizacja sesji okolicznościowych, a także renowacja i retusz zdjęć. Otworzenie własnej działalności wiąże się z większą odpowiedzialnością, aczkolwiek oznacza również szerszą elastyczność pracy oraz możliwość większych zarobków. Nie musisz otwierać swojego studia, możesz wyspecjalizować się w fotografii okolicznościowej i pracować przy uwiecznianiu, na przykład ślubów. Wybierając taką ścieżkę kariery, możesz podjąć pracę zarówno w mediach papierowych, jak i elektronicznych. Wachlarz i tematyka zadań, którymi się zajmują, zależy oczywiście od konkretnego miejsca pracy. Może być to na przykład przygotowanie fotoreportaży z podróży, czy fotografowanie wydarzeń sportowych. Fotografia reklamowa to prężnie działająca branża, w której liczy się najdrobniejszy detal. Podejmując pracę w takich agencjach, możesz uczestniczyć w przygotowywaniu materiałów na potrzeby kampanii reklamowych. Zapotrzebowanie na zdjęcia produktowe jest olbrzymie, gdyż pojawiają się one w bardzo wielu miejscach. Od billboardów, przez reklamy w prasie i internecie, media społecznościowe i ulotki, aż po sklepy internetowe. Do wykonania tego ćwiczenia będą potrzebne Ci dwie rzeczy. Aparat fotograficzny, na przykład cyfrowy, oraz Twój telefon komórkowy. Zaproś do tego swoich rodziców. Zrób im identyczne zdjęcie wyżej wymienionymi urządzeniami. Porównaj je i opisz dwie różnice między nimi. Sprawdź parametry aparatu w Twoim telefonie i porównaj je z parametrami lustrzanki cyfrowej, na przykład Nikon D5100. Może okazać się, że technologia wykorzystywana w telefonach nie odbiega zbytnio od profesjonalnego sprzętu.